4017! Ja mam staty 4017! Siemanko, witajcie, ja jestem Rosji, a dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat Call of Duty Infinity Warfare. Zobaczcie tutaj, chciałem wam przedstawić w tym odcinku trochę klas, chciałem wam pokazać, znaczy, co może nas spotkać tutaj, jeżeli chodzi o specjalistów, jakie mamy tutaj bronie, jakie mamy dodatki do broni, atuty. I chciałem wam przedstawić jakiś mecz, chociaż tutaj już mi wyszukuje meczu, bo to jest otwarta teraz beta testów i ona potrwa chyba do jutra, z tego co pamiętam, także niby jest tutaj szukanie meczu, ale coś nie za bardzo chcę go wyszukać, ale dobra, to niech spróbuję tutaj jakiś mecz znaleźć. A teraz o samych klasach. Więc na początku mamy tutaj specjalistów do wyboru, także wchodzimy sobie, jest tutaj Warfighter, Merc, Synapict. Sorry, dobra, nie wiem jak to się czyta. Może powtórzymy angielski. Trudno. W każdym bądź razie są tutaj jak na początku, jak na razie na początku już samym były od pierwszego levela trzy klasy postaci. Każdy tutaj widzicie inaczej wygląda, to są kolejni. Gdzie tutaj już możemy podejrzeć sobie w prawym rogu ich tutaj jakieś umiejętności i specjalności, specjalne bronie. I teraz tak, pierwszy. Wchodzimy w niego. Co możemy tutaj mieć? Mamy personalizację, czyli możemy sobie tutaj typowo zmienić sobie, jak to było w Black Opsie Trójce, hełm. Możemy tutaj sobie zmienić cały korpus, możemy tutaj sobie zmienić ręce i co to jest? Postawy tutaj są chyba, nie wiem. Tak, to są postawy, dobra, czyli postawy jeszcze to są do zmiany. Jeżeli chodzi o broń, każdy ma tutaj trzy typy broni. Broni specjalnej, to jest taki... No i widzicie, wywaliło mnie. Tak to jest. Może na domination wejdziemy. Dominację może znajdzie. To jest w każdym razie taki, jakby taka kusza, można powiedzieć, taka kusza szybkostrzelna. Bardzo fajna broń. Tutaj to, nie wiem co to jest, czy to ma mi... Aha, double strike points. Czyli dwa razy, pod, na przykład zamiast 100 punktów za zabicie, dostaję plus 200 punktów za zabicie wroga. I jeżeli chodzi jeszcze o takie umiejętności specjalne, które są zawsze aktywne, takie pasywne umiejętności, to jest, on ma tutaj na przykład on ma pinga, czyli jeżeli zabije wroga, na minimapie idzie taki impuls, który mi pokazuje wroga, załóżmy, schowanego za ścianą. Jest ten impuls, jeżeli jakiś wróg inny się pojawi w tym impulsie, to wtedy od razu mi go wyszukuje i wiem, gdzie będzie. Słuchajcie, zaraz mecz się zacznie, także jeżeli chodzi o bronię, to już będę w trakcie meczu tutaj mówił trochę na nich temat. No mamy tutaj tak naprawdę typowo, mamy karabiny szturmowe, mamy SMG, mamy tutaj snajperki, mamy tutaj jakieś te bronie specjalne, czyli jakieś tam, załóżmy, rewolwery. No i mamy jeszcze LKM-y, tak? Karabiny, tak. Dobra, zapomniałem słowa, po prostu LKM-y mamy jeszcze. O, bardzo fajnie to wygląda, ta aktywacja z systemu jakby. Także jest to tryb dominacji, tutaj zaraz spróbuję trochę pokazać tej rozgrywki, na czym ona polega i jak ona wygląda. Czym się ona różni od poprzednich kodów, bo jeżeli chodzi o to, to jest to spora różnica. Tak naprawdę to już gramy tutaj robotami, cyborgami. A to jest tak w ogóle mapa Terminal, czyli... O kurde, muszę to ściszyć, bo nie chuj. Czekajcie. Nie ma bata, jest za głośno. Dobra. Jak widzicie, jest to mapa Terminal, kultowa mapa z części Call of Duty Modern Warfare 2, także fajnie, że ją dodali. Ja tutaj, to jest SMG, to jest broń, tak? Jest dosyć szybkostrzelna. O, tam jest jakiś koleś, ja go chciałem... No i nie wyszło. Już go miałem na celowniku, ale że nie miał kolby i tutaj jest dosyć wolne wtedy celowanie, także nie było jak, nie było możliwości go zabić. Tutaj nas przyjmuje, już dał radę, dobra. Teraz mam znowu trochę za bardzo ściszone, ale już trudno, jeśli nie będę się tutaj bawił. To jest też taka typowa mapa na snajperów, bardzo dużo ich tutaj się kręci. To zawsze tutaj było. O, to jest tutaj tam snajper, tak, już mnie zdjął. Jeżeli chodzi generalnie o moje klasy, to są te takie klasy przygotowane już przez grę. Tak się prezentują moje klasy, tutaj są te perki typu szybkie wyciąganie, szybsza zmiana broni. Jeżeli chodzi o umiejętność specjalną, bo tutaj są takie... Dobra, słuchajcie, na temat klas powiem wam później trochę. Jeżeli chodzi o umiejętność specjalną, w tej klasie akurat nic takiego nie mam, ale jest coś takiego jak... Włączamy sobie taki ten skaner i wtedy na dole, zaraz coś tam pokażę, mamy pozycję wroga, w której gdzie on tam jest. Dobra, będzie headshot. Jak też widzicie, tutaj jest w ogóle życie tych postaci. Tutaj te niebieskie to jest życie moich. Na czerwone jest życie wrogów, wiadomo. To też jest taka pewna nowość w kodzie, no bo nigdy takiego czegoś nie było. W żadnym kodzie nie było życia.
Teraz z której strony? Tutaj tylko mogę iść. Tutaj gdzieś jest. Dobra, wszedł. Teraz mam za bardzo, mówię, ściszoną tą grę, chyba zaraz będę musiał ją zgłosić, bo średnio cokolwiek tutaj słyszę teraz, w tym momencie. O, to świnio, chodź tu. Aj, kurde! Ja też jestem dobry, chciałem go po nogach ze snajperki zabić, no. Dobra, przyjmiemy te C, teraz może wam pokażę jeszcze inne klasy. Sombrę bardzo polubiłem, tego Era, SMG to też jest. Jest zajebisty wręcz, taka pierwsza w sumie broń, z którą grałem. A widzicie, ja ich tutaj po nogach w ogóle zabijam, także no nie ma co. Meczu jakiegoś zajebistego, tutaj wyników nie spodziewajcie się, wyników zajebistych. Tutaj widzę, że oni nas dosyć mocno jadą. I tak naprawdę wygrywałem, jeżeli chodzi o to przyjmowanie. Ja może wezmę sobie tą snajperkę, bo oni tutaj zaraz będą szli i fajnie by było, jakby któryś się nawinął na celownik. O, i właśnie o tym mówiłem. Dobra, jest tam. Kurwa, dostał, ale co to mi dało? Oho! Trzech kurwa było! Nie było opcji. Teraz zobaczcie sobie. Wciskam L1 i mam impuls. I to mi pokazuje tutaj na dole, gdzie są wrogowie, gdzie oni się znajdują. A to jest jedna z moich ulubionych. To jest moja ulubiona broń, sorry. Ona jest najbardziej jebitna jak dla mnie. Jest naprawdę fajna, szybko strzelna, ma mały odrzut. Nawet do tej broni używam, kurde, celownika, gdzie nigdy żadnych celowników nie używam. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie odcinki o Call of Duty, to na pewno wiecie, że nie używam czegoś takiego jak celownik ACOG, czy jakikolwiek inny, żadnych, słuchajcie, celowników. Kurwa, przejął. Ja używam za to tych tłumików, praktycznie każdej broni. Za to tutaj jeszcze nie mam żadnego tłumiku odblokowanego. O, proszę, level. Levelowanie też dosyć fajnie tutaj wygląda. Na górze był ziomek. Ta broń też jest całkiem dobra. Karabin szturmowy tutaj. Tylko jakoś średnio mi nią idzie. Ona jest dobra, tylko ja nią, kurde, celować nie umiem. Koleś ma tutaj elo celownik, także fajny on jest dosyć. Ja sobie spróbuję sobie przejąć, przy okazji się zakampić trochę na nich. To teraz najgorsze, że i... O właśnie, i z tej strony mogę iść. O, widzicie? Widzicie? Ja nie, ja w ogóle nie umiem z tej broni tak naprawdę celować. Bardzo słabo mi to wychodzi. Jeżeli chodzi o tą broń, kurde, nie widziałem tej latarki, która we mnie świeciła. Ale mam UAV, włączamy sobie. Także jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, bardzo mi się podoba. Teraz tak naprawdę to... No ja już tak tego nie nazywam kodem, bo to jest... Tutaj są już roboty, tutaj jest w ogóle takie co innego, nie? To nie jest taki typowy Call of Duty, taka wojna. Ale jak widzicie, kurde, dalej są te takie uniki szybkie. Runda przegrana. Dalej są te takie uniki, takie typu podwójny skok i bieganie po ścianach też dalej jest to zachowane, tak samo z tym ślizgiem. Jeżeli chodzi o samą rozrywkę, bardzo mi się podoba, no chociaż Call of Duty, czy to jest tak? Jakieś tam nawiązanie ma, no ale to nie jest to, co było kiedyś, tak? Ale jeżeli chodzi o samą grę, naprawdę mi się bardzo podoba, jestem z niej zadowolony. Teraz mam też już umiejętność specjalisty, spróbuję wam pokazać, jaka ona jest bardzo fajna. Jaka jest bardzo fajna ta umiejętność jego. O ile mi się oczywiście tylko uda, bo przecież mogą mnie zabić z nią. A wtedy to już się nie odzyskam tak szybko. Dobra, mamy przyjęty. Włączymy sobie radar. Jak na razie ich tu nie ma. Dobra, tam ryzyk fizyk w sumie to. O, widzicie? O, kurde. Co to w ogóle, co to jest za broń? Co to jest? Dobra, dobra, to jest właśnie ta umiejętność specjalisty. Rozwaliłem się w ogóle na drobne cząsteczki, nie? I mnie nie ma po prostu, a ja mam coś takiego. Tak, to jest ta umiejętność mojego specjalisty, ja mam dosyć bardzo lubię jeszcze. Co jest fajne tutaj, czego nie było w Black Opsie Trójce, a mi bardzo brakowało? Możesz zmienić sobie specjalistę, kiedy tylko chcesz. Teraz mogę wam na przykład pokazać tego. O, no i mnie zabili. Combat Burst. To, dobra, to jest chyba to, że będę szybciej biegł, jakich będę zabijał. Mogę wam pokazać, jak to wygląda. Jest jakiś tutaj headshot przed. Generalnie, jeżeli chodzi, naprawdę, jestem bardzo na plusie. O, teraz jeszcze spróbuję wam te bieganie po ścianach pokazać, że dalej jest. O, proszę bardzo. Wszystko to dalej jest zachowane z tamtego koda. Z Black Opsa Trójki i z AW, także to wszystko jest tutaj zachowane. I naprawdę, bardzo mi się podoba. Jeszcze fajne jest to, że w prawym górnym rogu widzicie 1 na 2 i to są zadania, które mamy do zrobienia. Typu na przykład zabić 200, nie wiem, headshotów.
zdobądź 200 headshotów daną bronią, nie? I to tam właśnie jest, teraz widzicie, nawet zrobiłem to zadanie. O, i już mam kolejne, także to jest naprawdę fajne, że mamy po prostu taką ściągawkę, od razu wiemy, że mamy coś do zrobienia i że możemy to zrobić. To jest bardzo fajne. Dobra, jest, weszło. Ho, ho, ożyć ty. Double kill przed, ale gdzie to jest kolejny? Kurde, weszło. Żyje, dobrze, kolejny. Lecimy z nimi, panowie, lecimy, dobra, tego, o kurde. Chyba granat, chyba męczennika jakiegoś miał, bo tutaj po śmierci on poleciał. Dobra, zajebiście, jest kolejny, nie? Lecimy z nimi. Jest kolejny, słuchajcie, no kurde. Wystarczy jedno dobre miejsce czasami i po prostu oni się sami nabijają na celownik, nie? No, co to jest? O kurwa, jeszcze tego zabiłem, nie wierzę po prostu, no. To była seria piękna. I teraz patrzcie, jest zajebiste bombardowanie, nie? Ja, to było piękne, jak staty 22-13, także spoko, zabiłem sobie jednego, też fajnie, super, obroniłem do tego cel. Wam powiem, podjarałem się tą serią, bo kurde, taka ładna była, że po prostu to jest niepojęte. Tutaj tracimy teraz A, no i nie udało już mi się do niego iść, dobra, wbijamy na górę. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym Call of Duty, bo dużo osób go hejtowało, też nie było, znaczy bardzo dużo osób, widzieliście, może jeżeli był trailer, pojawił się tylko na YouTube, on miał... Co, on miał tyle na nie po prostu łapek, że tam właściwie nic na tak nie było, nie? To wszyscy po prostu, każdy go skejtował, nikt tam nie chciał go jakoś widzieć grać. O kurwa, koniec amunicji! O ja! O ja! O ja! O ja! Nie, muzyka do tego też jest zajebista, naprawdę. Jest taki fajny klimacik, tam jest ziomek. Nie lubię grać nie swoją bronią, no ale niestety nie mam wyjścia. I mam tutaj oczywiście szybkie przeładowanie, a teraz patrzcie, nie? Tylko chciałbym taki dobry moment zrobić, żeby ich pozabijać tutaj tą bronią specjalisty. Pyk, bierzemy. Proszę bardzo, jeden już wszedł. Lecimy po kolejnych, tutaj mogą być snajperzy, także oni mnie mogą łatwo ściągnąć. Nie boję się w nich tutaj wbić. O, nie, już nawet nie zdążyłem. Przejmujemy tutaj, dobra, no jednego zabiłem, także mieliście już wzgląd po prostu, jak to wygląda, nie? Ja teraz wezmę tutaj sobie, ta broń jest zajebista, naprawdę ją lubię. Lecimy na C, bo oni tam nam przyjmują. No, zobaczcie, no po prostu to jest poezja, nie? To jest po prostu poezja w ogóle, co tutaj się dzieje. Kurde, już tego granatu nie zobaczyłem, ale naprawdę tutaj bardzo fajną, teraz są klistriki tutaj. I teraz leci chyba baza, która mi będzie pomagała ich ostrzeliwać, z tego co ja pamiętam. Bo już teraz do końca nie wiem. Weszło dwóch nawet. Chodź tu. No wyjdź, tylko to ci łeb rozwalę. No, dobra, schował się, także już nie ma co. Luzin Alpha. A teraz tak, ja mogę sobie tym sterować. Nie wiem właśnie do końca. Aha, on teraz jest na mojej lokalizacji i rozumiem, że mi będzie pomagał obraniać mnie. Także fajnie. Wybaczcie, bo mam trochę katar, także mogę tutaj trochę ciągać nosem, ale dobra. Generalnie to po prostu nie spodziewałem się, że takie serie tutaj teraz będę miał. Zobaczcie, że nagrywam, ale... O, o, dobra. A najczęściej jak nagrywam, to wtedy mi do dupy idzie. Takie życie niestety. Dobra, ja przejmę sobie te C, spróbuję przejąć. Baza jest, także powinni mi tutaj naprawdę pomóc tą bazą. Albo strzeliwanie. Jest przyjęte, jest UAV, bierzemy sobie UAV, od razu widzicie, tutaj dostajemy bardzo dużo tych oznaczeń. Także jak na razie to ogromny pozytyw, jeżeli chodzi o tę serię. To jest coś, co na pewno będę planował kupić. Jeżeli chodzi o bronię, to potem wam pokażę, ich nie jest aż tak dużo, jak się bym spodziewał, powinno, słuchajcie, być... O, teraz mam speeda na chwilę, nie wiem, czy widzieliście za zabicie. Słuchajcie, powinno być znacznie więcej tego, tych broni, bo naprawdę nie ma tak dużo, jakbym się tego spodziewał po prostu. O, nie ma co czasami wychodzić. Jest kolejny. Aj, już nie, już za dużo ich tam było, double kill. No,
No tutaj widzę, że tam... A, już tam przejęli. A i tutaj nie ma czegoś takiego jak Exo Tłumik, nie? Bo już tutaj Exo to jest taka norma, także nie ma tutaj czegoś takiego, że widać nas na mapie w jakimś tam... Kurde, jeszcze przegraliśmy, szkoda. Nie ma czegoś takiego, że widać nas na mapie, jak się poruszamy tymi Exo umiejętnościami, także to też jest bardzo fajne. Ale koleś ma oko, yeah! Oczywiście emblematy, tutaj te zadania, tagi, no to wszystko to jest, to takie standardowe, to wszystko co w kodzie było. Jest po prostu tutaj zmiana broni, jest tutaj zmiana... ja mam... i ludzie, ja mam 4017! Ja mam staty 4017! O kurwa! O kurwa! Zapowietrzyłem się, nie? 40 do 17 mam. Ja pierdolę, jak ja to zrobiłem? Normalnie nie wierzę, nie? Eureka! O! O! I tutaj zobaczcie, zajebisty filmik mamy prezentujący naszą nową postać, nową odblokowaną postać. Od razu tutaj chyba nazwa też była. Także słuchajcie, no mecz myślę pierwsza klasa, mam nadzieję, że pierwszy ten wam się spodoba z tego Call of Duty. Bo tutaj dosyć łanie poleciałem z tematem. Słuchajcie, może jeszcze sobie zagramy jeszcze jeden mecz, tylko ja jestem wkurzony, że mnie zawsze tutaj kurde słychać, jak ja coś mówię, no ale niestety na to chyba zbytnio nic nie umiem poradzić. Zobaczmy sobie, jest nowa postać, czyli to będzie ten taki, że strzela i nagle... Nie ma go. Także tak, tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś triki jakieś nowe. Thor, nie wiem co to jest ten Thor. Warden Thor, jakiś atak. Jakby orbitalny tego typu, taki, że rakietki będą sobie leciały w naszych wrogów. Też w sumie fajnie wygląda. Tutaj mamy jakąś nową broń, pistolet. Tego zbytnio nie używam. Nigdy nie mam drugiej broni zapasowej. O, powiem wam, ten mecz mi się podobał strasznie, nie? Teraz macie jeszcze jedną mapę, bo chyba w becie mamy dostępne jakieś 3 mapki, nie? Ale mimo wszystko i tak bardzo przyjemnie się na nie gra. Można się tutaj trochę pobawić. Tak, teraz jeszcze tylko powyciszać tutaj wszystkich kolegów, że tak powiem kolegów. Tylko teraz pokażę, co to było, nie? Słuchajcie, kurde, gdzie, jak tu ich się wycisza, nie? No naprawdę... Nie, ja mam wszystkich wyciszonych, dobra, to już mniejsza. Tylko co, ciągle... Najlepsze jest to, że jeżeli czego bym nie powiedział, to wszyscy to słyszą, także fajnie. Będę im trochę przeszkadzał w grze, ale to już trudno, to już jest ich problem, mogę zawsze wyjść, jak im to bardzo będzie przeszkadzało. Dobra, jest pierwszy. Ja pójdę tam sobie C, już pewnie nie zdążę nawet dojść do niego. Wow! Zdążyłem! Także generalnie sami widzicie, jak to wygląda rozgrywka. Piszcie w ogóle, jak wam się podoba ten Call of Duty, bo dla mnie to jest naprawdę wart uwagi, nie? Jest naprawdę wart uwagi. Nie ma co go skreślać, dlatego że to jest dalej ta przyszłość, bla bla bla, a Battlefield taki, a owaki i w ogóle. Ja jestem w sumie wielkim fanem Call of Duty i mimo wszystko i tak ten mi się bardzo spodoba, nie? Mimo tego, że jest czasy takie do przodu i w ogóle, a Battlefield ta przeszłość, normalnie ta wojna będzie, no ale mimo wszystko to. Anyway, tam bla 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 i tak mi się podoba. No ale teraz to... Teraz to się zachowałem jak jakiś frajer, nie? Że ja go nie mogę zabić. Więc to było dosyć łatwe. Ale no cóż, nie zawsze mamy w życiu to co chcemy. Ej panie, jaką on ma broń? A, tą broń ma. Tą broń, którą mi w ogóle na początku zbytnio nie szło. Karma. Kurwa. Aj, już nie zdążyłem go zabić. Cholera. Ja tutaj jak na razie to sobie jakbym kurwa... Serio! Niepotrzebnie zmieniłem specjalistę, to na pewno przez to. A w ogóle zapomniałem, że tu mam te umiejętności dodatkowe właśnie, te, które mi pokazują, gdzie wrogowie się znajdują. Tak mniej więcej one to pokazują. Przejmują nam alfa, także spróbujemy... A nie, to my przejmujemy, to git. Myślałem, że oni nam przejmują. Dobra. O! Chyba wszedł headshot nawet, nie? Dosyć ładny. No czasami... Nie! Czasami trzeba też gratulować wrogom, nie? Także... Jak na razie widzę, że lamy to... słabiutko. Ale wtedy statystyki 400 do 17, no po prostu to jakaś poezja była. To mnie rozpieprzyło!
Kurwa. Dobra, słuchajcie, zmieniamy sobie brębu, to już naprawdę nie idzie. Nie ma co tak grać na siłę, spróbujemy tym. Do umiejętności specjalisty trzeba jeszcze trochę tutaj sobie poczekać, także... Niestety... No dobra, jakoś tam po nogach i po dupie go zabiłem, no ale... Nie lubię tak za bardzo, wolę już tą głowę celować już tak. Dobra. Udało się. Za szybko się ciszyłem, nieważne, no trudno. Zdarza się. Się zastanawiam, słuchajcie, jak wyciszyć ten mikrofon, bo ja go ani w Black Opsie trójce, ani w AW, ani IW. Tak, mówię skrótami, ale tak no, czasami wychodzi. Nie umiem po prostu wyłączyć tego mikrofonu, żeby mnie nie było słychać, jak ja sobie nagrywam. Co mnie zaczyna naprawdę strasznie irytować. Serio, nie strzeliłem mu headshota? W ogóle, co to było? Czy to był wróg, czy to jakiś pomocnik tutaj wroga był? Ha, backup, dominujemy wszystkie punkty. Okej, jest jeden. Tak, dokładnie, stąd będą szli, UAV jest. Lecimy z tematem. I teraz widzimy każdą pozycję naszych wrogów. O, weszło, zajebiście, dobra. Fajnie by było, jakbyśmy utrzymali w punkty. Kurwa! A, to jest ta broń. Zapomniałem. Ale to jest jeden strzał, jeden trup, nie? Taki one shot, one kill normalny. Ja muszę jeszcze raz spróbować tą bronią, bo normalnie to coś... Nie wiem, na jego faktycznie nie trafiłem, ale bez przesady, kurde. Ciężko, ciężko trochę mi się z nim celowało. Okej, jedna runda jest wygrana, także to już idzie na nasz plus. Kolejna runda, myślę, że też wygramy. No mamy 100 do 29, także oni bardzo słabo im to idzie. No i mi też już gorzej o wiele idzie, bo statystyki 10 do 11 to jest wielka różnica między 40 a 17. Dobra, od razu przejmujemy C, zawsze będą te punkty, zawsze szybciej ta umiejętność specjalisty się załaduje. Jeszcze potem, po tym meczu będę chciał trochę pogadać o tych klasach właśnie, jak to tam się prezentuje, jeżeli chodzi o też bronie. Pokażę wam, ile jest broni w danej klasie. Są też bronie, słuchajcie, takie... Klasyczne, dosłownie, tak, są bronie klasyczne, czyli na przykład MX Grand. I to taki klasyczny, że nie ma żadnej tutaj nie wiadomo jakiej amunicji, tylko taki też wygląd. Chyba MP5 jest też, z tego co pamiętam, potem jeszcze zobaczymy, ale z tego co pamiętam to właśnie MP5. Także tak naprawdę to się fajnie prezentuje, o. Proszę bardzo, ranga broni weszła do góry. Oj! Zabiłem go chociaż? Nawet nie widziałem już, tak. Zabiłem go i on mnie, dobrze. Ktoś inny mnie zabił. Nie jest tak źle. Dobra, jeden jest, tam jeszcze są. Dobra. A i jeszcze jeżeli chodzi o bety, nie ma tutaj dostępnego trybu hardcore, jest tylko standardowy, jest tutaj Team Deathmatch, jest tutaj Dominacja, Uplink i w sumie coś jeszcze, jakiś jeszcze tryb jest, ale to już nawet nie pamiętam co tam było. Ej no panie, nie strzelaj tak do mnie. Kurde! Nie pykło mi. Jeszcze są tutaj takie broni po prostu pro, legendarne i tak dalej, epickie i one po prostu wtedy mają jakieś dodatki już z góry narzucone. To jest tak jak w AW było, nie? To jest identyczne jak w AW było, są tutaj różne właśnie bronie, różne tam można otrzymać i są tutaj też klucze, klucze jak w Black Opsie były. Nie, tylko tam jakieś one tyle co, że się inaczej nazywają. O, to było fajne. Sorry. Zresztą zaraz po tym meczu już wam wszystko tutaj pokażę, jak wygląda to menu, jeżeli chodzi o ten taki rynek. To nie jest tutaj czarny rynek, oczywiście nie nazywa się już tak, nazywa się zupełnie inaczej.
Dobra. O, mało amunicji. Niestety nie mam jeszcze palinorzecy. A, i tak bym mnie zabił, nieważne czy bym zmienił broń czy nie, dobra. Nie mam jeszcze tej palinorzecy, także taka lipa jest. Prawdę mówiąc, to oni nie mają tutaj z nami szans, nie? Tutaj chyba nie idziemy. Aj. Nie fajnie. No, to dlatego, że chciałem wam pokazać mapę, tak się prezentuje mapa. Bardzo fajna. Jak typowo jak w kodzie było, zawsze możemy zająć start, możemy sobie tą mapkę zobaczyć, jak ona wygląda, jak się prezentuje. Oczywiście kłócać i leżeć też można, nie ma problemu. Są te szybkie zrywy, są tutaj odpowiednie skoki. Jest tutaj takie unoszenie się, bo lataniem to no, tego bym nie nazwał, nie? No to mój. Pojebałeś. Szyn do ludzi, panie. Dobra, próbujemy po raz drugi tą bronią, bo naprawdę mnie ciekawi, co ona zrobi z wrogiem. Zniknął! Dobra jest. Chociaż i tak wolę chyba tam, co miałem wtedy, bo jeżeli... Po prostu tym musimy... To jest fajne, jest jeden strzał. Ale trzeba właśnie wcelować dobrze, nie? A, kurwa, zabiłyśmy go. A, dobre! Nie no, powiem wam, beka jest z tym. Już nie wyszło, ale jest beka z tym naprawdę. Fajny ten pistolecik jest. O, przyjmujemy sobie, o. Nie, tak szczerze, to już meczek się kończy, oni nie mają tutaj z nami szans, także fajnie. O, ile jakim ostatnio? 25 do 20, no. Takie już, takie, dobrze, że na plusie, bo najważniejsze, żeby były one na plusie, nie na minusie, żeby tak siary nie było. Okej, tu zaraz będę wracał, o. Kampi, to ja tam nie idę już. Tak go raczej nie zabiję, pójdę sobie naokoło. Dobra, jeden jest. Lecimy dalej. I mamy zwycięstwo! No, o to chodzi. O to chodzi, panowie. I nawet jestem na kamerce. No, nie było to zbyt finezyjne zabicie, no ale jednak zawsze było jakieś. Well done. Your training is paying off. Jestem na trzeciej pozycji. A, i możemy też tutaj te gesty mamy, tylko... O, ukłonik piękny. Dobra, to już jest nieważne, tutaj to co zdobyliśmy, to co zdobędziemy, bla bla. I teraz tak, wchodzimy Creator Class. Mamy tutaj właśnie te postacie, co już o tym mówiłem. Mamy tutaj specjalne ich bronie, tak? One są do odblokowania też tutaj, no, jak tutaj jest level 21. Full game, no to tego w ogóle nie będę mógł tego spróbować, ale to będzie na level 21. Mamy tutaj te takie ich dodatkowe umiejętności, czyli ten ma... Nie wiem co ma, nie wiem co on tam ma, no ale coś ma. Zawsze są to takie tak pasywne umiejętności, które są po prostu zawsze aktywne. Jeżeli chodzi o bronię, to tak się prezentuje, że jak sami widzicie, mamy tutaj 5 karabinów szturmowych i tutaj mamy właśnie dwa te rodzaje, bo są właśnie te ulepszone. Mamy tutaj 5 karabinów SMG, mamy pistoletów SMG, mamy tutaj 3, słuchajcie, LKM-y. Snajperki, których są 4 shotguny i bronie klasycznej. Teraz zobaczcie, mamy tutaj taki MAGTAF 45. UMP 45, ja nie wiem czy to samo, no ale to raczej nie jest to samo, bo była ta nazwa, ale no widzicie, jest podobieństwo. Są tutaj te snajperki, ta była bardzo klasyczna w MW właśnie 2. Tutaj shotgunik jest. M1, X-Grant, no tutaj bez tego X-Grant jest. Także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o bronię. Pewnie w update'ach będą dawali kolejne, bo tak było w Black Opsie 3, w przypadku Black Opsa 3, nie wiem jak tu będzie. No tu typowo mamy... O, szybsze przeładowanie, no proszę, to ja chyba nie mam jednak tego szybkiego przeładowania w takim razie. Tylko mam szybsze zmiany broni, no. Tutaj są dodatki do broni, które te są właściwie takie jak zawsze były. Tutaj mamy atuty, które są... No tak naprawdę wszystko jest to samo. Ja nie wiem, czy oni tutaj coś tak dodali szczególnego. Tutaj też przebieganie, tutaj jakiś tak rest. Że nie mamy efektu od tego, jak dostaniemy flesza, to nas nie ogłusza, tylko dalej możemy iść. Tutaj, że kroki widzimy. Tutaj, że też szybciej punkty serii ofiar szybciej zdobywamy. No i tak to się prezentuje, nie? Tak to wygląda z tymi parkami. Gancho to też było wszystko, także... Może coś tutaj jest nowego, albo... O, martwa cisza, tak. Tutaj może coś było jest nowego, ale to tylko pod nazwą zmienione i tyle. Co tutaj mam? SMG. Aha, tu są SMG.
Dobra. Czyli tutaj nowe SMG jest. Ten mi zbytnio nie przypadł do gustu, taki P90 jest bardzo podobny. Tak, to spróbujemy tym, ale to już na inny odcinek będzie. Także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o killstreaki, to też tutaj chyba zbyt aż dużej różnicy nie ma. Może tam w wyglądzie, jak widzieliście, ten taki pasek leciał, bombardowanie, tutaj ta baza też fajna, działko jest, także to jest, tak wszystko się prezentuje. Pewnie tutaj dużo jeszcze będą dodawali w tej becie, bo, w pełnej wersji, bo to wiadomo, że co update to będzie lepiej. A, i miałem jeszcze wam ten pokazać. Rynek właśnie, ten taki czarny rynek, że tak powiem. No to tutaj mamy zwykły drop i ten ulepszony drop, że zawsze tam coś rzadkiego niby nam wypadnie, nie? W zwykłym to nie mamy zbytnio na to szansy. To się kupuje za klucze, które widzicie jest w prawym górnym rogu ekranu, ja ich mam 28. I mamy koło tego 700. Nie wiem, co to jest te 700, jak to się nazywa, ale za 700 i tutaj właśnie są bronie, które możemy kupować. I tutaj już będą wtedy ulepszone. Właściwie to ja bym sobie kupił to, bo tą broń lubię. Ona będzie już ulepszona wtedy. Aha, i teraz za 540 mogę kupić kolejną wersję, kolejną i kolejną epicką. Tak to się prezentuje, tutaj na dole też widzicie, co to daje nam te ulepszenie. Master Key, stabilizacja, szybkostrzelność, standy, jakiś tutaj with laser sync, no takie rzeczy, tutaj wszystko jest zresztą opisane. I tutaj chyba są wszystkie bronie, nie wszystkie, ale jakieś tam wybrane bronie można sobie kupić, nie? Także tak to się wszystko prezentuje, jeżeli chodzi o samą grę, polecam bardzo, zaczynajcie grać i trzymajcie się. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia, siema!